zwiększyć ilość pozyskiwanych klientów, masz dość porównywania twojej oferty do najtańszych ofert na rynku, chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed nagłym brakiem leadów w biznesie? Jeśli tak, to czas na wdrożenie skutecznego content marketingu. A w dzisiejszym odcinku, jak to zrobić? Content marketing. Dlaczego warto, dlaczego to jest tak istotne i dlaczego tak mało firm to stosuje? Na samym początku może powody, dlaczego tak mało firm to stosuje. Ze względu na odległy horyzont czasowy, jaki płynie z tego typu działań. O ile takie działania sprzedażowe, gdzie działa handlowiec, jesteś w stanie bardzo szybko zmierzyć, tak? Czyli handlowiec dostaje tyle wypłaty, tyle przynosi dochodu dla swojej firmy, firma jest na plus bądź na minus. O tyle takie działania marketingowe są ciężkie do policzenia, zwłaszcza na początku. Efekty, jakie ten content przynosi, są długofalowe, czyli mogą odpalić po 6 miesiącach, po roku, po półtora roku i dopiero wtedy, że tak powiem, twoja firma zacznie czerpać zyski z tych działań, które wdrożyła na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu miesięcy. Także to jest dużo trudniejsze do policzenia i wiele firm, zanim ten content marketing zacznie im przynosić dochód, to się po prostu poddają, bo nie widzą efektu, tak? Czyli wydajemy miesięcznie 1000, 2000, 5000 zł na coś związanego z właśnie content marketingiem i tych efektów nie ma. No, coś tam wpływa, jakieś się lidy pojawiają, ale szału nie ma. No i firmy się poddają. A ta nawiązka efektów mogłaby się dopiero pojawić za pół roku i mało która z firm tyle po prostu czeka. To jest jeden z najczęstszych powodów, dlaczego większość firm nie robi marketingu, bo po prostu te wyniki są odwleczone w czasie. Ciężko to zmierzyć na początku. Właściciel firmy sobie myśli, że jak to? Ja to tam kolejny miesiąc płacę za marketing i tych efektów nie ma? No jak to? To ja zatrudnię nowego handlowca. Takie działanie handlowca prościej zmierzyć na początku, ale długofalowo ten marketing też będzie bardzo nieoceniony, chociażby w rekrutacji twoich ludzi, bo ludzie chcą pracować w firmach, które znają, które szanują i które wiedzą, jak organizacyjnie ośrodka wyglądają, a nie w firmach nieznanych, o których nikt nie słyszał. Więc to jest jeden z najczęstszych powodów, dlaczego tak to wygląda w polskich przedsiębiorstwach. Jeśli chodzi natomiast o zalety, to jest ich kilka. Jedną z największych zalet tego typu działań jest edukowanie klienta, który następnie trafiając do naszego biznesu posiada zdecydowanie mniej obiekcji, jest dużo szybciej skłonny skorzystać z takiej oferty. Konwersja z działań powiedzmy takich zimnych może wynosić na przykład 10%, a już konwersja z takich działań bardziej marketingowych może wynosić 30-40%, więc to jest skrajna różnica. Jeśli chodzi o same wyniki, dużo łatwiej się rozmawia z taką osobą, dużo łatwiej się rozmawia z osobą, która gdzieś tam widziała twój filmik i potem ty z nią rozmawiasz telefonicznie czy na Zoomie i ta osoba cię widzi, widziała cię wtedy. Zupełnie inne emocje wtedy targają tą osobą, tym potencjalnym klientem, który miałby skorzystać z twojej oferty. Dużo bardziej ci ufa, także tego typu cechy są niewątpliwą zaletą takich działań. To jest jeden z plusów. Kręcenie się klienta wokół twojej marki, tak? Czyli klient skorzystał z twojej oferty raz, ale jest jakby stale z tą twoją firmą związany, śledzi materiały, śledzi treści, dowiaduje się o kolejnych ofertach, o kolejnych propozycjach i z nich po prostu korzysta. Także to jest też kolejna z zalet tego typu działań contentowych. Marketing też może mieć przełożenie na ten aspekt prospectingowy, tak? Tych chociażby zimnych maili. No bo wyobraź sobie sytuację, że powiedzmy twoja firma dociera do 100 tysięcy osób miesięcznie marketingowo, załóżmy do jakiejś wąskiej niszy, tak? Powiedzmy do wędkarzy, czy to sklepów z wędkami. I ty potem piszesz maile do takiego sklepu z wędkami, robisz prospecting i ta firma, ten sklep kojarzy cię, kojarzy twoją markę, twoją firmę z filmów YouTube'owych. Ta rozmowa wtedy jest skrajnie prostsza, te wyniki są dużo, dużo lepsze, także marketing też może mieć przełożenie na działania prospectingowe, bo firma, która jest znana i popularna, może cieszyć się dużo większym zaufaniem, więc dwa najpopularniejsze błędy dyskwalifikujące content marketing to jest przede wszystkim za szybkie poddanie się w tworzeniu takich treści, dwa jest to tworzenie nudnych, nic nie mówiących treści, które tworzy każda inna firma, tak, czyli tworzenie jakichś nudnych infografik, które robi każdy, tworzenie jakichś dziwnych artykułów blogowych za pomocą kopiuj wklej, które gdzieś tam zrobi student, nie mający kompletnie pojęcia o danej tematyce, czyli nudne, nic nie wnoszące treści, duża wartość w tytule, osoba sobie wchodzi i się po prostu zawiedzie, że ta jakość tego artykułu, ta jakość tego filmu, ta jakość tego posta jest po prostu mierna. Teraz o kilku dobrych praktykach, które
mogą pozwolić budować skuteczny content marketing w długim horyzoncie czasu. Pierwsza dobra praktyka to jest wybranie jednego, dwóch kanałów komunikacji marketingowej i się ich trzymanie. Niestety realia są takie, że większość firm nie ma nie wiadomo jakich zasobów ludzkich, nie ma nie wiadomo jakich zasobów czasowych, nie jest w stanie mieć 15-osobowego działu marketingu, który się tym będzie zajmował na stałe i tworzył dużą ilość treści, ale merytorycznych treści, a nie treści z przypadku, więc realia najczęściej nie pozwalają na bycie w kilku kanałach komunikacji i robienie tam dobrej, że tak powiem, roboty. Także wybierz sobie jeden, dwa kanały komunikacji w Twojej firmie, które będziesz stosował i które doprowadzisz do perfekcji, tak? Które rozwiniesz, rozbudujesz, które będą generowały fajne zasięgi, a następnie jak już to będziesz miał opanowane, to możesz myśleć o innych kanałach komunikacji. Nie myśl o byciu tutaj, jeśli nie masz sztabu ludzi, nie masz kilku przynajmniej osobowego zespołu, który będzie na pełny etat zarówno tworzył te materiały, nagrywał chociażby to wideo, montował to wideo, będzie przygotował grafiki, jakieś miniaturki, napisy. To wszystko naprawdę dużo, dużo czasu zajmuje. Także skup się na jednym, dwóch kanałach komunikacji, który doprowadzi do perfekcji, a następnie przechodź na kolejne. Druga praktyka, twórz treści, które żyją długo w sieci. Fajnym przykładem jest chociażby tutaj YouTube, bo publikujesz film i ten film może żyć przez długie, długie miesiące w sieci. Zapłacić za stworzenie takiego filmu powiedzmy raz, poświęcić swój czas, czy zapłacić innej firmie, żeby Cię nagrała, zmontowała Ci ten film, a ten film sobie może żyć w sieci przez długie, długie miesiące. Oczywiście też nie każdy film będzie żył tak długo, ale jest dużo filmów, które jak odpowiednio otagujesz tematycznie, zastosujesz odpowiedni tytuł, to jest w stanie pozyskiwać te wyświetlenia przez długie, długie miesiące. Także uważam osobiście, że warto, że YouTube jest jedną z tych platform, na których warto pojawić się ze swoim biznesem, szczególnie, że tego biznesu na polskim YouTubie jeszcze jest stosunkowo niewiele. Punkt trzeci jest to SEO treści, czyli tworząc film czy tworząc artykuł blogowy, nie zapominaj o odpowiednim pozycjonowaniu tych materiałów, tak? Czyli nic Ci po opublikowaniu filmu, którego nikt nie zobaczy, stosuj odpowiednie narzędzia, które pozwalają optymalizować ten film pod kątem SEO. Stosuj frazy kluczowe, które pozwolą pozycjonować się tym artykułom czy filmom wideo. I na sam koniec podziel się tutaj z Tobą kilkoma lejkami marketingowymi, jak możesz tą drogę zaprojektować, jak możesz wykorzystywać ten content marketing w Twoim biznesie, jak to możesz poprowadzić. Także jeśli dokładnie chcesz się temu przyjrzeć, to zastopuj sobie teraz ten materiał wideo. Zobaczysz tutaj kilka lejków marketingowych, jak możesz tą drogę klienta zaprojektować. Są to oczywiście przykłady, to dużo zależy od zasobów, które posiadasz. Natomiast jeśli poszukujesz osoby, która zajmie się marketingiem w Twojej firmie, to możesz się ze mną skontaktować. Wszystkie dane kontaktowe są w opisie tego materiału. Zapraszam Cię również do innych publikacji, do serii marketingowej. Zapraszam Cię również do serii poświęconej pomysłom na biznes. Wszystkie szczegóły w opisie. A jeśli interesujecie 3-dniowy warsztat marketingowy dla właścicieli małych firm, to uważam, że szczególnie warto do tego opisu zajrzeć, bo czeka tam naprawdę fajna wartość. To wszystko na teraz. Dobrego dnia dla Ciebie. Do zobaczenia za kilka dni w kolejnym materiale. Trzymaj się. Cześć.